Cześć Magda, bardzo miło mi Cię widzieć dzisiaj Party Fashion Night. Ty masz doświadczenie ogromne w modelingu. Jak się czujesz, będąc zapraszana na takie eventy? Znaczy dla mnie to jest ogromny zaszczyt, bardzo się cieszę, naprawdę. No, uczestniczyć w takim evencie, tym bardziej, że jestem i uczestniczę w nim po raz pierwszy w życiu, więc no, fajnie, że mogę być częścią tego wydarzenia. No naprawdę zorganizowane jest to przepięknie, dużo fajnych osób, dużo fajnych stylizacji, ciekawe twarze, więc fajnie jest jakby, żeby wszyscy się spotkali w jednym miejscu. Wokół Ciebie, no nie oszukujmy się, jest ogromny szum medialny od ponad roku. Jak Ty się czujesz w ogóle w tym wszystkim? Raz lepiej, raz gorzej. Wiesz, jak to wygląda. Czasem masz lepsze chwile, czasem masz gorsze. O pewnych mówisz, pewne chcesz pokazywać, pewnych nie chcesz pokazywać. Każdy dzień i wszystko to, czego doświadczam w życiu, uczy mnie czegoś nowego i również uczy mnie, jak postępować, a również jak nie postępować. Popełniłam również wiele błędów, różne sytuacje bardzo na mnie wpłynęły, dlatego myślę, że z biegiem czasu i z biegiem tego, co przeżyłam w swoim życiu, jest tak, jak jest. Przeżywając taką ogromną tragedię, jak Ty sobie teraz radzisz z różnymi problemami? Wiesz co, wydaje mi się, że po takiej tragedii to już ciężko mówić o jakichkolwiek problemach. Człowiek jakby uczy się z tym wszystkim żyć i postępuje w taki sposób, żeby po prostu nie skupiać się na tym, co było, tylko idzie do przodu i czerpie radość z tego każdego dnia, którego doświadcza w życiu. A skupianie się na przeszłości, no wiadomo, nigdy nie będzie proste, bo ta tragedia, która mnie spotkała, odbiła ogromny gdzieś tam ciężar w moim życiu, w moim sercu i będzie w moim sercu na zawsze, ale no muszę iść do przodu, muszę jakoś dalej żyć, bo trochę życia chyba jeszcze przede mną. Oczywiście, że tak. A czy Ty czujesz się atakowana przez media w jakikolwiek sposób? Wiesz co, chwilami tak. Chwilami czuję się atakowana. Mam swoje jakieś myśli, swoje przemyślenia, pewne kwestie mam w głowie i chyba wolę o tych tematach nie rozmawiać aż tak szczegółowo. Mam jakieś swoje przemyślenia na pewne tematy, ale nauczyłam się, że po prostu lepiej milczeć i akceptować pewne kwestie niż wypowiadać się, bo różne mogą być opinie i różne kwestie mogą być poruszone. Ostatnio obiegły media Twoje zdjęcia z rzekomym Twoim nowym partnerem, więc zadam Ci pytanie wprost, czy Twoje serce jest zajęte? Nie odpowiem na to pytanie, ponieważ nauczyłam się i powiedziałam, że na temat tego, czy moje serce jest zajęte, czy nie jest zajęte, już się nie wypowiadam publicznie. No niestety, nie jestem osobą publiczną, pewnych kwestii nie uniknę, w postaci takich zdjęć, które zostały mi zrobione, ale no człowiek przyzwyczaja się do takiego życia, no i już to akceptuje i nie komentuje tego ze względu na siebie i na pewne osoby. Czyli tak naprawdę teraz przez tą przeszłość, która Cię dotknęła, dwa razy mocniej chcesz bronić swojej prywatności. Dokładnie. Analizuję wszystko, zanim postąpię w jakiś sposób, wspólnie z osobami, które mnie otaczają, z przyjaciółmi oraz z osobami, które na co dzień mam, które mi doradzają i które też czuwają nad tym, aby nie popełniać pewnych błędów, które popełniłam w przeszłości. Bardzo trzymają tak zwaną pieczę na tym, aby wszystko było po prostu tak, jak być powinno i aby nikogo nie krzywdzić, aby nikogo nie ranić, ale aby też również nie dać się kopać. A czy jest coś, czego boisz się w życiu jeszcze? Różnie bywa. Raz się boję czegoś, a później mówię w sumie, kiedy patrzę na swoją przeszłość, że się nie boję niczego, ale to ciężko, to zależy od emocji i od dnia. Jeżeli byś spotkała kogoś w twarzą twarz, do kogo masz jakiś problem, raczej wiadomo, o kogo chodzi, co byś tej osobie powiedziała? Nic. Po prostu byś przeszła. Dokładnie. Super, bardzo Ci dziękujemy, dziękuję. Życzymy Ci udanego wieczoru i trzymamy kciuki i pokazuj każdemu swoją siłę, jaka jesteś silna i że nie dasz się, kochana, złamać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.